Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Szczeć, jestem ekspertem firmy 3Z i na tym wideo przedstawię Państwu możliwości planowania implantologicznego z wykorzystaniem programu ICX Magellan i procedury Dual Scan. Dla przypomnienia, oprogramowanie ICX Magellan jest to jeden z elementów systemu implantologicznego ICX niemieckiego producenta firmy Medentis Medical. Natomiast procedura Double Scan jest to procedura postępowania planowania zabiegu implantacji dla pacjentów bezzębnych. W tym wypadku wykorzystujemy ich protezę całkowitą. W odróżnieniu od klasycznej procedury, gdzie pobieramy wycisk pacjenta, odlewamy model i skanujemy model u technika w laboratorium lub skanujemy pacjenta bezpośrednio skanerem wewnątrzustnym, żeby uzyskać trójwymiarowy plik STL jego bieżącej sytuacji. I w takich wypadkach szablon jest umieszczany na zębach. Tutaj mamy do czynienia z całkowitym bezzębiem, a więc zeskanowanie dziąsła nie wchodzi w grę, ponieważ nie będziemy mogli tego potem nałożyć na obraz tomograficzny pacjenta, bądź to nałożenie nie będzie tak dokładne. Dlatego musimy wykorzystać jego protezę. I tutaj przed zabiegiem odpowiednio musimy tą protezę przygotować przed zeskanowaniem jej w tomografię. Proteza nie może zawierać elementów metalowych z drobnymi wyjątkami. Czasami te elementy tam są i one tam tak bardzo nam nie przeszkadzają, natomiast to podlega indywidualnemu oczywiście podejściu. A więc jeśli mamy protezę metalową, najlepiej zrobić z niej akrylową kopię. Lub jeśli ona tych elementów nie ma, to najpierw musimy nanieść na tej protezie markery radiologiczne. Markery wykonujemy z kompozytu, zwykły, najtańszy flow nam w zupełności tutaj wystarcza. Taki flow, który będzie nam dawał cień radiologiczny. Robimy na protezie markery radiologiczne. Takich markerów powinno być najlepiej około 5. Teoretycznie 3 wystarczą, jeśli one będą daleko od siebie, powiedzmy między jedynkami, okolica tam trzonowców, to już powinno być ok, ale dla pewności warto jeszcze dołożyć gdzieś tam w odpowiedniej odległości około 5 kropek, tutaj w zupełności nam wystarcza. Są też dostępne takie kuleczki radiologiczne, niektóre firmy to sprzedają, mogą to być szklane kuleczki, też całkiem nieźle świecą, natomiast jest to zupełnie niepotrzebne, jest to dodatkowa praca. Flow, kropelka, polimeryzujemy, super się to trzyma i w zupełności nam wystarcza do tego, żeby tą protezę potem po takim badaniu spozycjonować. Procedura Double Scan, nazywana również Dual Scan, być może są jeszcze jakieś nazwy, polega na tym, że wykonujemy dwa razy skanowanie tomograficzne. Pierwszy raz robimy skan pacjenta z protezą, odpowiednio tak przygotowaną, jak przed chwilą powiedziałem. I tutaj ważna uwaga jest taka, żeby pacjentowi położyć wałeczki z ligniny do przygryzienia po to, żeby ta proteza na całej długości dobrze przylegała do dziąsła. Ponieważ jeśli to będzie źle przylegało, spozycjonowanie będzie niedokładne i w efekcie, jeśli wykorzystamy w ten sposób przygotowany szablon, ta dokładność jego będzie również daleka od oczekiwanej. A to potem też widać oczywiście na obrazie tomograficznym, jeśli tam jest jakiekolwiek powietrze pomiędzy śluzówką a protezą, tam jest po prostu czarna plama i to bardzo wyraźnie widać. Drugi skan robimy samej protezy. Pierwszy skan pacjent z protezą, drugi skan samej protezy. I przy tym drugim skanie ważna uwaga, aby proteza leżała na specjalnej podstawce do skanowania protez. To jest najczęściej materiał bardzo przezierny, jakaś forma gąbki bądź styropianu, żeby ten obraz przerabianego akrylu nie zlał nam się z tą podstawą. Nie wykorzystujemy do tego, broń Boże, żadnych pudełek, podstawek plastikowych, nawet karton, jak miałem okazję przerabiać, podstawka kartonowa też zdarzyło się, że się zlała, taka tektura felista się zlała z protezą. Także ja polecam zawsze nawet najtańsza gąbka ze zmywaka, żeby lepiej na niej to położyć niż na czymś innym. I tutaj tylko taka ważna uwaga, żeby
Ta dawka promieniowania była ustawiona na możliwie jak najniższą, najniższe parametry. Najlepiej ustawić sobie na dziecko, czy też osobę dorosłą i spróbować z palca te kilowolty, ampery na tej tomografii zjechać tą dawką na dół. Bo inaczej może te markery mogą nam za bardzo świecić i będą nam uniemożliwiały przerobienie tego obrazu tomograficznego na dobrej jakości obraz trójwymiarowy. I tak będzie wyglądała nasza proteza jako obraz tomograficzny, a po przerobieniu będzie to obraz trójwymiarowy. A więc zaczynamy działać. Zaczynamy od importu danych. Będą to dane pacjenta razem z protezą, czyli ten pierwszy etap. Wybieramy folder, tutaj te pliki luzem leżą. Program analizuje te pliki i tutaj zależnie od zakresu skanowania i grubości warstwy tych plików może być więcej lub mniej. Program pokazał, co znalazł. Możemy tutaj sobie podejrzeć dla pewności, żeby się upewnić, że to jest to, czego szukamy. Importujemy, program to importuje do bazy programu i zostało to zaimportowane. Tutaj mamy podgląd na główne okno programu. Górna część to są pacjenci. Środkowa część to jest dane, badanie tomograficzne tego pacjenta. Tutaj też mamy możliwość podejrzenia, zanim otworzymy to badanie. No i aby to otworzyć już do edycji, albo klikamy dwa razy gdzieś tu na nazwę, albo po prostu na tą ikonę 3D wystarczy raz kliknąć. Otwieramy to badanie. I mamy tutaj główne okno programu. Lewy górny róg to jest widok 3D. Kilka widoków przekrojowych. Tutaj możemy już na tym etapie sobie wstępnie zdiagnozować pacjenta, zobaczyć jak to tam wygląda u niego, czy są warunki do implantacji, czy nie. Czy jest coś innego, co może wzbudzić nasz niepokój na tym etapie. Zaczynamy planowanie. Tutaj mamy piątą ikonę narzędzia. Klikamy narzędzia. Start Wizard to jest kreator, który nas poprowadzi za rękę przez wszystkie kolejne etapy planowania. I pierwszym takim krokiem jest zawężenie pola obrazowania. Wystarczy złapać za którąś z linii, przeciągnąć nią do interesującego nas obszaru i tak postępujemy z każdą z tych linii. Sprawdzamy na pozostałych rzutach, czy na widoku 3D, czy tam za bardzo tego obrazu nie obcięliśmy. Nie chcemy go za bardzo obciąć. Można go zostawić na tym domyślnym dużym obrazie, natomiast jest to zupełnie niepotrzebne. Takie zawężenie obrazowania pozwoli nam skupić się na danym rejonie planowania, jak również odciąża naszą maszynę, nasz komputer. Tutaj jest praca na danych trójwymiarowych, także polecam, jeśli Państwo będą instalowali ten software, żeby to był jakiś komputer taki typowo do grafiki 3D, taki typowo dla gracza z dobrymi parametrami. Nie tylko procesora, ale też karty graficznej. Ok, kolejny etap. Tutaj mamy cztery możliwości obrazowania. Niewiele tutaj zobaczymy na razie. Tkanki twarde, korzenie zębów, których nie ma. Oczywiście tkanki miękkie też niewiele zobaczymy, bo jest to wszystko mocno zawężone. Ale mamy na dole dwa suwaczki w skali Hansfielda. Tutaj możemy sobie odpowiednio wykalibrować ten poziom obrazowania, żebyśmy lepiej widzieli to, co chcemy zobaczyć. Klikamy OK. Jest kolejny etap. Tutaj możemy skorygować pacjenta linię pośrodkową. To gdyby on był źle ustawiony w tomografii, to tutaj możemy to skorygować. Ważne jest dla nas, żeby z prawej strony dobrze się pojawił tutaj ten wyrostek. Ta żółta linia to też będzie środek wysokości panoramicznej. Tak więc ustawiamy to. Ja to najczęściej ustawiam do linii okluzji. No tutaj nie zobaczymy tej linii, niestety. Zostawia to mniej więcej w ten sposób. Ok, kolejny etap. Wybieramy rejon planowania i zaznaczamy łuk do panoramy. Możemy to zrobić domyślnym łukiem, który następnie będziemy musieli nałożyć. Znacznie łatwiej, prościej, moim zdaniem, zrobić to ołówkiem, czyli ręcznie. Zaznaczamy ołówek i klikamy.
Krzywizny tutaj nam się automatycznie wyliczą i pojawią. Możemy to jeszcze w razie potrzeby skorygować. Ja tutaj wszędzie będę pracował w ten sposób, że środkowy przycisk służy do przesuwania tych obrazów. Tutaj akurat lewym przyciskiem już go nie będę klikał, wyznaczałem te kropki. Prawym przyciskiem mogę zrobić zbliżenie, oddalenie. Jeśli go przytrzymam i przesunę myszkę w górę, przesunę myszkę w dół, to nam się przesuwa. Kółko myszy służy do zmiany płaszczyzny. Tak samo tutaj kółko może nam służyć do zmiany płaszczyzny i tutaj też widzimy, że nie musimy aż tak idealnie wyznaczać tej panoramy, w sensie trzyma się zewnętrznego bądź wewnętrznego boku, bo zawsze możemy tutaj to sobie przesunąć, żeby zobaczyć to, co chcemy zobaczyć. Także ok, zostawiam już ten widok panoramiczny, jest ok. Kolejny etap, którego nie ma w przypadku szczęki, to jest zaznaczenie przebiegu kanału nerwowego. I tutaj kółkiem myszy przesuwam się do jego wyjścia i zaczynam go zaznaczać. Tutaj lewym przyciskiem myszy zaznaczam te punkty, a kółkiem przesuwam się w tej płaszczyźnie. To samo mogę zrobić w dolnej płaszczyźnie. Tutaj też możemy te punkty w ten sposób wyznaczyć. Może to nawet będzie wyznaczenie znacznie prostsze i szybsze. To samo robimy z drugiej strony. Tutaj widać, że ten przebieg kanału nerwowego, ten kanał nerwowy jest dosyć wąski. Ten punkt mój ma około 1,5 mm. Można go w ustawieniach programów zmienić, żeby ta średnica była większa lub mniejsza. Natomiast ja tutaj najczęściej się po prostu trzymam tej górnej krawędzi kanału nerwowego, bo od tej strony będziemy implantować. Nie trzeba tego absolutnie za każdym razem modyfikować. I kolejny etap. Tutaj już będziemy wgrywać dodatkowe obiekty. W przypadku, gdybyśmy mieli już gotowy ISTL od Technika, użylibyśmy tych pierwszych ikon, tych pierwszych opcji, które tutaj odpowiadają za sytuację bieżącą pacjenta, STL z WhatsAppem pacjenta, bądź też jakieś dodatkowe pliki trójwymiarowe, które możemy tutaj dograć. Nas interesuje w tym wypadku ta ostatnia opcja, czyli dogranie danych DICOM. Tutaj mamy Dual Scan Protocol. Klikam. Otworzyło mi się okienko. Wybieram miejsce, gdzie te pliki DICOM z tego skanowania tomograficznego protezy leżą luzem. Tutaj chodzi tylko programowi o to, żeby wskazać mu ten folder. On go przeszuka wraz z podfolderami. Ja tu sobie kliknę już OK. Ten folder będzie leciał. On tu skanuje tych plików, troszkę jest, więc to chwilę potrwa. Natomiast to jest ten sam folder, widzicie, CT proteza i tutaj te pliki sobie leżą luzem. Jest ich tam ponad 500, tak więc tutaj albo zakres skanowania był bardzo duży, albo warstwa była bardzo mała, albo jedno i drugie. No i chwilę takie skanowanie trwa. I już ładuję te pliki. Sortowanie. I w tym momencie trzeba zwrócić uwagę, bo czasami te okienko, które teraz tutaj wyskoczyło i powinno nam wyjść na pierwszy ekran, tak jak teraz, one czasami może się schować, także tutaj warto zjechać sobie myszą na dół i zobaczyć, czy to okienko gdzieś tu się nie schowało. Ok. Kolejna rzecz, którą tutaj robimy, mamy u góry suwaczek czułości. Tym suwaczkiem, ja tu jeszcze przesunę to okienko, żeby ta proteza była widoczna. Ok. Jeden suwaczek z lewej strony, drugi suwaczek z lewej strony na dole. I to, co jest na czerwono teraz zaznaczone, to nam się przerobi na obiekt 3D. Jak za bardzo przelecimy w lewo, to nawet nie ma co klikać, bo to przelawiać będzie pół godziny i może się pewnie program zawiesi. Natomiast my chcemy przerobić tylko tą protezę. Najpierw pokażę tutaj taki drobny błądzik. Zostawiliśmy delikatnie obwódkę tutaj czerwoną. To jest już efekt skanera danego tomograficznego. Tutaj mamy jakość przerabiania. Najlepiej normalnie dać na najwyższą jakość na pacjencie. Ja tu dla celów szkoleniowych zostawię performance, żeby to było troszeczkę szybciej. I tu możemy dowolny kolor z tego domyślnego niebieskiego tej protezy zmienić na jakikolwiek inny. Klikamy generuj powierzchnię.
i widzimy, nam to się przerobiło tutaj na dole. Jeszcze tutaj jakiś tam obiekt czy zakłócenia brzeżne zostały wyłapane. Ta proteza normalnie leżała na gąbce, tam nie było żadnego obiektu, żeby to było w jakiejś puszce czy coś. Trzeba to jeszcze odfiltrować. Znowu generuj powierzchnię i mamy przerobioną protezę na obraz trójwymiarowy. Proszę zobaczyć sobie, jaka to jest jakość tego przerobienia. Niektóre z tomografy w swoim oprogramowaniu dają możliwość automatycznego przerabiania, ale też mogą liczyć sobie za to dosyć sporo za licencję, opłaty licencyjne. OK, klikam OK. Kolejny etap, nałożenie tych danych na siebie. Teraz te dane trzeba na siebie nałożyć, sparować je odpowiednio. Też jeden z ważniejszych etapów. Sprawdzamy, w których miejscach te kropki są, żeby zaznaczyć właściwe kropeczki. I zaznaczamy je z lewej i z prawej strony. Po kolei. W miarę jak klikamy, ten obraz nam się na siebie coraz lepiej nakłada. Możemy to od razu kliknąć kilka kropek po kolei, żeby trochę przyspieszyć. Zwracamy uwagę, że te kropeczki są kolorowane, numerowane, żeby nie doszło do żadnej pomyłki. Na dole sprawdzamy. Tutaj teraz wyłączę widok 3D, żeby zweryfikować jakość nałożenia. Sprawdzę to w jednej płaszczyźnie, w drugiej płaszczyźnie. Jeśli jest potrzeba, możemy ten obraz bardzo mocno zbliżyć, żeby się upewnić, że tam nic nam nie zachodzi na kość. To byłby ewidentny błąd oczywiście. I trzecia płaszczyzna. Jeśli jest wszystko OK, to zostawiamy OK, lecimy dalej. Więcej tutaj już nic nie robimy, nie dogrywamy żadnych dodatkowych danych. Jesteśmy w głównym oknie już tutaj na etapie planowania. Włączę z powrotem widok 3D. Mamy tutaj widok 3D z lewej strony na dole. Na dole po prawej stronie widok panoramiczny. Ja tu od razu pokażę, jak wygląda korekta tej linii, czy nałożenie tej linii na wyrostek. Kółeczkiem myszy tutaj, żeby był dobrze widoczny wyrostek. I te trzy przekroje tutaj u góry to odpowiadają tym trzem dolnym liniom na widoku panoramy. Tutaj możemy zwiększyć grubość warstwy panoramicznej. Nam wystarczy 0,4. Tu te linie są teraz bardzo blisko siebie. Jeśli chcemy je oddalić, to spacing, cross-section spacing, czyli to jest ta odległość między tymi przekrojami. Teraz ustawiłem 1, 2. I wybieramy miejsce do implantacji. Możemy tutaj plusem, minusem na widoku panoramy zwiększyć bądź zmniejszyć wysokość tej panoramy. Wybieramy miejsce do planowania pierwszego implantu. Widzimy, że z przodu ten wyrostek jest bardzo wąski. W tym miejscu no, implant nam się nie zmieści, chyba że będzie bardzo pogrążony. Jeśli tego nie chcemy, tutaj akurat w tym przykładowym przypadku dosyć fajne miejsce jest na skrzydłach i tutaj to sobie zaplanujemy. Tak więc lecimy miejsce mniej więcej tej czwórki i lewe górne okienko to są nasze narzędzia, różne narzędzia. Tutaj mamy zakładki z wizualizacją koron zębów. Takie typowe korony po dane miejsce możemy tutaj sobie zwizualizować, jakby to wyglądała dany ząbek. Implanty, łączniki, piny, to są sleeves, to są tuleje szablonu. Tutaj mamy też nerwy, te które były wyznaczone i inne obiekty, które zostały dograne. Tu akurat jest ta przerobiona proteza. Mamy zakładkę implanty aktywną, czyli ona tak delikatnie nam jest podświetlona. I wybieramy ostatnią ikonę dodaj implant. Najpierw miejsce na panoramie czy na widoku 3D zaznaczamy. Klikamy dodaj implant. Wybieramy. Zaznaczamy to miejsce implantacji. Biblioteka implantów jest zaznaczona. I tutaj z biblioteki implantów wybieramy sobie
nasz system, w tym wypadku ICX. Różne typy, rodzaje implantów tutaj są, czy to agresywny bardziej implant, czy taki typowy, klasyczny. Wybieramy średnicę, długość implantu. Możemy tutaj od razu wybrać łącznik od takiego standardowego poprzez jakieś multiunity. Zostawimy łącznik standardowy. OK. I teraz program po kliknięciu OK już nam oczekuje, że włożymy ten implant w kość, czyli tak jakbyśmy wkręcali implant. Pierwsze kliknięcie nieco poniżej kości, brzegu kości, implant powinien być pogrążony. Te pierwsze kliknięcie to będzie platforma implantu i teraz wyznaczamy kierunek, drugie kliknięcie i mamy jeden implant zaplanowany. Jeśli potrzebujemy go tutaj jeszcze zmodyfikować, ja tu też przytrzymam prawy przycisk, przesunę to nieco. Możemy go tutaj swobodnie jeszcze przesuwać, obracać. Mamy plus, minus, to odpowiada za zmianę obiektu czy tego implantu na kolejny albo poprzedni z bazy, to jest albo 10, 12,5, 15 mm przykładowo. Zostawiamy to w ten sposób na razie. Ja tu teraz spiąłem widok osiowo tą ikoną z implantem, czyli ten widok idealnie przechodzi nam przez środek implantu. Po to to zrobiłem, że jak ja teraz kliknę obok, to ta oś zostanie zachowana. To nam ułatwia potem spozycjonowanie implantów względem siebie. Tak więc przesunąłem się do tyłu i znowu implant. Dodaj implant. Miejsce. Długość implantu możemy dać trochę szerszy, a krótszy 4:1:10 to już będzie kolorystyka zielona. 3 mm profilu wyłaniania. Klikam OK. I znowu pierwsze kliknięcie nieco poniżej brzegu kości, kierunek, drugie kliknięcie. Możemy zobaczyć, że w tej płaszczyźnie już te implanty są względem siebie idealnie sparowane. Tutaj nie do końca, można to za chwileczkę będzie poprawić. Łapiąc za to kółeczko przy wierzchołku implantu na przykład. I znowu druga strona. Znowu dodaj implant, miejsce, OK, średnica, długość implantu, łącznik, OK, pierwsze kliknięcie, kierunek, drugie kliknięcie i tutaj widzimy, że za bardzo zbliżyliśmy się do implantu, wyskakuje stosowny komunikat, kolor z tego standardowego zmienia się na taki kolizyjny, w tym wypadku ja sobie to ustawiłem akurat na biały, można ten kolor jako dowolny ustawić i dopóki się nie odsuniemy, to ten komunikat będzie. W ustawieniach programu jest 2 mm od tej akurat tutaj zaznaczonej fioletowej linii, to wyznaczaliśmy ręcznie. Także zwracamy uwagę, czy ona dokładnie tutaj przebiega przez ten kanał nerwu, czy nie ma tu jakichś błędów, zwracamy uwagę na to, co widzimy na naszych obrazach z tomografii. OK, też możemy tutaj skorygować ten kąt implantu. I ostatni implant wyznaczymy gdzieś w tym miejscu. Znowu dodaj implant, miejsce, OK. Średnica, długość, łącznik, OK. Pierwsze kliknięcie nieco poniżej brzegu kości, kierunek, drugie kliknięcie, implant jest zaplanowany. Sprawdzamy na widoku 3D wstępnie, czy to się nam dobrze pokrywa. Jeśli jest potrzeba, to tutaj to możemy skorygować. Tutaj kółkiem myszy na widoku panoramicznym troszkę poprzesuwam, żeby zobaczyć ten implant, w którym on jest miejscu. I w tym miejscu go troszeczkę mogę skorygować. To samo z pozostałymi implantami.
Na drugim widoku. Też to możemy zrobić. Tu już w innym przekroju koryguję inny implant. I wstępnie na widoku 3D mamy te implanty względem siebie ustawione. Teraz umówię tą lewą górną część. Tutaj jak mamy implanty aktywne, mamy wszelkie informacje o tych obiektach. I tak, pierwsza ikona informuje nas, który ten radio button informuje nas, który implant jest aktywnie zaznaczony. Możemy tymi przyciskami tutaj sobie zmienić dane miejsce. Tak samo możemy w dowolnym miejscu tutaj obok, gdzie jest nazwa tego implantu, też zrobić to samo. Kolejna ikona, jeśli klikniemy dwa razy i chcemy zmienić, na przykład pozycja jest błędna, tutaj 34, chcemy to skorygować, klikamy dwa razy, wybieramy nową pozycję, ok, mamy to skorygowane. Kolejne dwie ikony, czy to średnica, czy 7,5, w tym wypadku długość 12,5, jeśli klikniemy tutaj na któryś z tych strzałeczek, wracamy do tej tabelki i tutaj możemy ten implant tak samo łącznie z łącznikiem pozmieniać, zadecydować, gdyby to miało być coś innego. Możemy tutaj zmienić kolejną ikoną kolor obiektu z domyślnej czerwieni dla tego systemu i tej średnicy implantu na jakiś inny. Oczko włączy, wyłączy nam obiekt. Kłódka zablokuje możliwość przesuwania, także tutaj nawet mimo, że ten obiekt jest wybrany, nie ma możliwości już przypadkowego przesunięcia go. Kolejna ważna ikona wskaże nam gęstość kości. Im więcej zielonego, im bardziej ten kolor jest zielony, taki żywy, to ta kość jest bardziej twarda. Im mniej zielony, bardziej czerwony lub całkiem czerwony, to ta kość jest bardzo miękka lub wręcz jest tam pustka. Kolejna ikona spina nam widok osiowo. Pokażę tutaj to na tym przykładzie, że tutaj jak najechałem osiem na implant, to ten widok nie jest taki idealny, a jak ja włączę tą ikoną, to idealnie tutaj lecę w tym momencie przez środek implantu, czy tego, czy tego, czy tego implantu. Idealnie ta oś nam tutaj przebiega przez środek implantu, możemy zobaczyć, co wokół tego implantu się znajduje. No i oczywiście ostatnia ikona usuwa nam dany obiekt. Przejdziemy teraz na inny tryb. Tutaj pierwszą ikoną zmieniamy tryby wizualizacji. Pierwszy tutaj jest tryb implantologiczny, w którym jesteśmy teraz. A jak klikniemy na MPR, będziemy mieć taki widok. Lewe dolne okno, czerwona obwódka, to jest widok osiowy. To jest ta czerwona linia tutaj i tutaj na tych pozostałych dwóch widokach. I kolejne dwa widoki, zielona linia to jest ta zielona tutaj obwódka, dolny prawy róg, a na widoku osiowym niebieska linia prostopadła do tej zielonej, to jest ta niebieska obwódka, prawy górny róg. I tutaj jeśli chcemy idealnie spozycjonować te implanty względem siebie, wybieramy gdzieś miejsce wypośrodkowane względem tych wszystkich czterech implantów. Zwracam uwagę, że tutaj widok osiowy nie jest aktywny, nie spina mi tego automatycznie, jak kliknę w implant osiowo. Wybrałem sobie na widoku na tej czerwonej ramce miejsce wyśrodkowane i teraz poszerzymy zakres widoku. Najpierw niebieska obwódka, niebieska linia. Tu 20 mm nam wystarczy, żeby widzieć te wszystkie obiekty. I teraz mogę idealnie to względem siebie spozycjonować. W tej wersji programu trzeba to zrobić ręcznie. To samo robię na przeciwstawnym widoku. Tutaj 3 cm to jeszcze jest za mało. 6 cm i już widzimy wszystkie cztery implanty względem siebie. Możemy to tutaj skorygować. Ok, wracamy z powrotem z tymi liniami, żeby był wąski widok. To bardzo obciąża system, także po poszerzeniu tych widoków widać wyraźne spowolnienie. I teraz sprawdzimy sobie, możemy najpierw na przykład na widoku implantologicznym sprawdzić, czy to nam fajnie wychodzi w tej protezie te implanty. A dokładniej tutaj już pod względem
implantologicznym, jak te implanty siedzą w kości, włączamy ten widok osiowy, on tutaj widać jest aktywny i każdy z tych implantów teraz sprawdzimy, czy on tam gdzieś za bardzo nam nie wychodzi z kości. Tutaj widać, że te warunki są bardzo ciężkie. Troszeczkę to skorygujemy. Widać, że tutaj jest, kość się tworzy po ekstrakcji jeszcze. I obracając na widoku tutaj osiowym, lewy dolny róg, widzimy, jak złapałem za to kółeczko, mogę wokół implantu tym zakręcić, zobaczyć dokładnie. Pracujemy w 3D, zobaczyć, co wokół tego implantu się znajduje. Jeśli jest taka potrzeba, przesunąć ten implant bardziej dystalnie. Tu widać, że warunki są znacznie lepsze. I to by można w ten sposób zostawić. Sprawdzamy w ten sposób każdy implant. Jeśli jest taka potrzeba, możemy go skorygować. Tutaj też oczywiście ten implant możemy sobie przesunąć. Jeśli uznamy już, że jest ok, jeszcze ostatni implant. To zostaje nam tutaj zaprojektowanie pinów. W chwili obecnej szablon by trzeba było ręcznie przytrzymywać, żeby on był stabilny, żeby tego uniknąć. Zaprojektujemy piny w widoku implantologicznym. Piny, które nam ustabilizują ten szablon w kości. Z przodu ten wyrostek jest bardzo cienki, no ciężko tutaj będzie tam dobrze ten pin umieścić, żeby on był stabilny. Ciężkie warunki z przodu, więc ten pin będzie ciężko nam tutaj ustabilizować w tak wąskim wyrostku. Przynajmniej 2-3 piny wystarczą w zupełności. Wybieram pierwsze miejsce tak bardziej dystalnie. Ja ten pin przekręcę do przodu. Tutaj jest zakładka z obiektami. Mamy zakładkę pin. Jest ikona na końcu. Dodaj pin, klikam ją. Wybieram miejsce, gdzie będzie wierzchołek pinu. Dodałem pin. Pozycjonuję go mniej więcej coś takiego i teraz na widoku 3D jeszcze sobie go skoryguję, żeby tutaj domyślnie normalnie ta jest możliwość zablokowana, żeby obracać obiektami na widoku 3D, tutaj do tego służy ta ikona. Gdy ona się świeci, mogę zaznaczyć obiekt, pojawiły mi się kuleczki, żółta. Łapiemy tą górną żółtą kuleczkę, przeciwstawna na wierzchołku pinu stoi w miejscu, a my tą drugą częścią możemy zakręcić. Sprawdzimy, jak ten pin tutaj leży, spinając też ten widok osiowo tą ikoną, jak tam wcześniej wspomniałem, żeby nam się to tutaj wszystko zmieściło. Wiadomo, z tej strony jest policzek. Jeśli zostawilibyśmy ten pin mocno z boku, to realnie możemy być niemożliwe wykorzystanie go. I znowu kolejne miejsce też, bardziej dystalnie, dodaj pin, zaznaczam pozycję wierzchołka, podciągam, żeby on przechodził z tej strony przez tą protezę i na widoku 3D sobie to odchylę, żeby było do tego dobre dojście. Ok, mamy dwa piny zaplanowane, tą ikonę wyłączę, żebym czegoś tutaj nie zepsuł przypadkowo. Zapisuję, tutaj jest druga ikona niebieska, służy do zapisywania projektu. Możemy kilka różnych wariacji rozwiązania protetycznego danego pacjenta przedstawić pacjentowi do jego akceptacji i możliwości. I w ten sposób mamy już plan gotowy. Kolejna rzecz, jaką tutaj możemy zwrócić uwagę, to jest wyjście tulei szablonu. Tą ikoną Guide Tools w tym miejscu, gdy ja ją włączę, to na widokach tutaj panoramicznych i na widoku
trójwymiar WEM pojawiły się takie okrągłe tuleje. Zależnie od systemu, jaki jest używany, tulei i szablonów, to te tuleje mogą być oczywiście inne, ale to, co chcę pokazać tutaj, to jeśli ta tuleja ma kolor zielony, to program nie ma z nią żadnego problemu. Zmieści się ona bez problemu. Natomiast tam, gdzie ta tuleja ma kolor biały, to tam jest jakaś kolizja. I tutaj widzimy, ta tuleja zahacza o dół. Delikatnie co prawda, ale zahacza o dół tego wgranego trójwymiarowej protezy. I program to widzi jako drobną kolizję z tkankami miękkimi pacjenta, że ta tuleja może nam tutaj się nie zmieścić. Możemy tak sprawdzić, czy wszędzie jest ok. Wszędzie nie ma problemu większego. Tuleja się wszędzie mieści w tym wypadku. Wyłączam to z powrotem. To, co jeszcze tutaj możemy zrobić, to na przykład wygenerować sobie plan leczenia. Do tego służy ta ikona. Po jej kliknięciu wyskakuje nam nowe okienko z ustawieniami raportu planowania. Uzupełnić możemy tutaj swoje dane pacjenta, informacje o planowaniu, jaki to jest typ szablonu, czy będzie natychmiastowe obciążenie, czy szablon jest wsparty na zębach, czy na tkankach miękkich, czy szablon będzie pinowany, w jaki sposób, czy będzie regeneracja kości, zabieg bezpłatowy, sinus lift. Różne ogólne informacje możemy tutaj sobie wpisać na temat tego planowania. Informacje szczegółowe na temat danego miejsca, wtedy zaznaczamy miejsce, piszemy tutaj notatkę, save i kolejne miejsce. Własne logo można do tego raportu dołączyć. Po kliknięciu OK raport nam się generuje do pliku PDF. On w formacie ogólnych plików PDF jest zapisywany. I pokażę, jak ten raport wygląda w praktyce. PDF to jest taki standard plików, który jest drukowany tak samo na każdej drukarce. Niezależnie, gdzie byśmy z tym poszli, to będzie zawsze tak samo wydrukowane. To jest ta jego największa zaleta. I bardzo wygodnie go można również przeglądać w swojej przeglądarce plików PDF. Najczęściej to będzie Acrobat Reader, ale aktualnie przeglądarki internetowe typu Firefox, Chrome, one też te pliki mogą otwierać. Tak wygląda ten raport. Informacje ogólne. Tutaj jest właśnie informacja o tych tulejach, które mówiłem. Po prawej stronie jest Collision Warnings i my tu mamy informację, że jest kolizja tulei z tkankami pacjenta. Tym się nie należy przejmować. Najczęściej my sobie z tymi kolizjami radzimy. I kolejne widoki w raporcie. Mamy tutaj wyliczenie gęstości kości z tej skali DICOM. Notatki na temat danego miejsca implantacji. I wracamy do naszego planowania. Tutaj jeszcze pokażę, jeśli przejdziemy na ten widok MPR, co do tego miejsca gęstości kości, jeśli tutaj tą ikonę włączymy, możemy jeszcze bardziej dokładnie to ocenić. Odpowiednio mocno zbliżając się, czy to na tym widoku, czy na widoku osiowym, nawet program nam wyliczy liczbowo dokładnie, jaka jest gęstość kości w danym miejscu. I tutaj przesuwając się kółkiem myszy, widać to w prawym górnym oknie, ta czerwona linia, w którym miejscu ona jest. Teraz jesteśmy przy wierzchołku implantu i idziemy w kierunku platformy. Ok, tyle jeśli chodzi o planowanie. Żeby to zapisać, druga ikona zapisz. Albo przy wychodzeniu, jeśli coś zmieniliśmy, program zapyta nas, czy ostatnie zmiany wprowadzone, które były, zapisać. Klikam OK. OK. Nadpisuję ten stary projekt. I jestem teraz w głównym oknie programu. Pojawiło nam się tutaj ostatnia ikona planowanie.
I po powrocie do głównego okna widzimy, że nam tutaj się pojawiło dodatkowe okienko, dodatkowa informacja. To jest nasz plan leczenia z zapisem statycznym, czyli zrzut ekranu z momentu zapisu tutaj, żeby zobaczyć, co to jest za planowanie. Teraz, żeby takie planowanie do nas wysłać, celem przygotowania przez nas szablonu, klikamy na tą ikonę, wysyłamy plan leczenia razem z danymi DICOM, wpisujemy swoje dane, dane pacjenta, akceptujemy formularz ograniczenia odpowiedzialności, zapisujemy to planowanie jako plik ZIP, a to najczęściej zapisuję jako nazwisko pacjenta, nazwisko lekarza, żeby łatwo to można było szybko, sprawnie identyfikować. Oczywiście to może być równie dobrze dla bezpieczeństwa danych jakiś ID pacjenta. I po kliknięciu tak, ja tu kliknę nie, żeby to pokazać ręcznie. Po kliknięciu na tak otwiera nam się okienko do przesyłania danych, serwer, tak zwana chmura, żeby to nam przekazać. myairbridge.com. Z tego serwisu korzystamy najczęściej do przesyłania danych. To może być jakikolwiek serwis drugi, taki dosyć sprawny serwis, to jest wetransfer.com. Natomiast jeśli Państwo korzystają, mają swoją własną chmurę, to może być też Dropbox, Google Drive, jakikolwiek serwis, gdzie te pliki można przechowywać i udostępniać, to cokolwiek będzie do przesłania nam tych danych dobrego. Tutaj klikamy na ikonę maila, żeby wysłać te pliki od razu i to przyszło do nas powiadomienie mailowe. Zaznaczamy ten plik ZIP, otwórz. Można ten ZIP dla bezpieczeństwa również zaszyfrować hasłem, hasło nam wysłać na maila, żeby ktoś przypadkowy tego nie otwarł, nie oglądał niepotrzebnie. Sender, pierwsze pole, to jest nadawca. Recipient, to jest nasz adres do szablonów. magellan@icx.com.pl. Na tego maila proszę nam wysyłać zawsze wszelkie informacje związane z szablonami. Subject, czyli temat wiadomości. I treść wiadomości. Tu bardzo bym zalecał przekazać na informację, na kiedy jest planowany dany przypadek, jeśli chodzi o zabieg, żebyśmy też wiedzieli informacje, mogli to śledzić, żeby nie doszło do jakichś niepotrzebnych nerwów, że coś na czas się nie pojawiło. Warto też tu wszelkie informacje na temat tego planowania nam zawrzeć. Jeśli tam jest planowany sinus lift, no to my wtedy niepotrzebnie nie będziemy dzwonić i informować, że tam implant wchodzi w zatokę, czy to tak ma być. Po kliknięciu send plik jest uploadowany na serwer. Jak to już się całe wgra, automatycznie dostaniemy informację na maila, że możemy, że jest plik do pobrania. Tutaj po kliknięciu tego od razu mają Państwo możliwość skopiowania tego pliku, tego linku do ściągnięcia i wklejania go na przykład w wiadomość e-mailową. Ja to anuluję. Jeśli chodzi o obsługę tego programu, to już jest wszystko. Gdyby Państwo mieli dodatkowe pytania z obsługi tego programu, bądź chcieli skorzystać z darmowego szkolenia online lub też wypróbować nasze szablony, proszę o kontakt bezpośrednio z naszą firmą. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.